Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco. Dzisiaj tak sobie siedziałam, piłam kawkę, patrzyłam na ten cudowny stroik wiosenny i z tej okazji, że miałam bazie, to postanowiłam, że zmienię go na taki bardziej wielkanocny. Czyli dodam jajeczka bazie i zobaczę, czy będzie bardziej mi się podobał w pierwotnej wersji, czy może jako wielkanocny stroik. I zobaczcie, wzięłam bazie, zaczęłam przeplatać przez te nasze gałązki brzozy, bo tak naprawdę, żeby z takiego wiosennego stroika zrobić stroik wielkanocny, wystarczy, że dodamy jajka, dodamy kurczaczki, baranki, to co mamy. I zobaczcie różne wersje, tak? Tutaj jest gniazdko z jajeczkami. Można przepiórcze piórka pododawać. I już mamy bardziej wielkanocny. Wystarczyło dodać jajeczka i piórka tak naprawdę. Więc to, co sobie wymyślimy, to tylko od nas zależy. Ja nie mam jeszcze, powiem Wam, kurczaczków i baranków ładnych. Wydaje mi się, że teraz będą bardziej takie dostępne u mnie. I zobaczcie, ale mam te jajka z Pepco, bo ja rozumiem, że i w Pepco, i w Kiku, i wszędzie, gdzie byłam, są różne zajączki i tych zajączków jest najwięcej, naprawdę. Ale ładne kurczaczki czy baranki, to naprawdę jest tym kłopot, ale to już nieraz mówiłam. Tutaj mam baranki, które kupiłam w Dilzie, te malutkie takie. Zobaczcie, je też można przy tych bratkach posadzić. Nie posadzić, tylko postawić. I one też wyglądają już bardziej tak wielkanocnie. Nie ukrywam, że najbardziej mi się podoba z tym gniazdkiem. O, może, można ptaszka posadzić sobie tutaj. I wyszedł nam bardzo bogaty stroik. Ja przy okazji chciałabym Wam bardzo, bardzo gorąco podziękować za 7000 subskrypcji. Jesteście cudowni i tym bardziej jest mi bardzo miło nagrywać dla Was te filmy. Mam bardzo dużo pomysłów i tutaj to kwestia jest tylko i wyłącznie czasu, żeby czasu starczyło na nagrywanie tych wszystkich filmów dla Was, ale cieszę się, że jest Was tak dużo, że przybywa Was tak dużo i w tak szybkim tempie. Ja kiedyś, nie wiem, chyba przy 4000 subskrypcji pisałam do Was, że czekam na 10 tysięcy, ale zrobiłam to z takim przymrużeniem oka, bo wydawało mi się, że to jest do osiągnięcia w ileś miesięcy, lat, nie wiem. Nawet nie miałam pojęcia. A tu okazuje się, że tak naprawdę to niewiele tak mi brakuje, żeby te 10 tysięcy zdobyć, więc brawa dla Was, bo to wszystko dzięki Wam, więc jest mi bardzo, bardzo miło. Cieszę się, że komentujecie filmy, że naprawdę odzywacie się, że wiem, że ktoś mnie tam ogląda z tej drugiej strony. Cieszę się, że bierzecie udział w ankietach. Jest mi bardzo miło. I tak naprawdę nagrałam ten filmik, żeby Wam podziękować bardzo gorąco i z całego serca. A jeżeli chodzi o stroik, który tutaj zrobiłam, to ten podoba mi się najbardziej, czyli ten pierwszy. Ciekawa jestem, czy Wy też macie takie zdanie. Pozdrawiam, pa, pa.